ja będę mówił, że proszę połączyć telefony komórkowe, które rozpoczą się skarga, ok? Żeby proszę jeszcze raz zająć. Co więcej, miał cię za to obciążyć ekstra. Co? Miałam więcej zapłacić. Za nie, proszę, to co? Za udawanie mego męża. Za udawanie mojego męża. Bo ja muszę pomóc, że miał się tylko nie wiem. Leczyć. No to się wtedy. Ja nie parowie nigdy się nie mieszali. Udzianka, ja nie wiem, od udziana. Udaję twojego męża. To ja mówię. Chociaż Hanka. Dlaczego udaję twojego męża i chcę spać gdziekolwiek? Myślałam, że on jest twoim kochankiem. Mój mąż jest z tobą. Ale ona drinka się ma wiedzieć, że tak nie zrobić. Nie no, może nie klepić, bo to będą te pierścionki się, bo jak... Właśnie. Bo jak będzie scena, to tam jest... Właśnie. Weekend's Air to kolejna realizacja w Teatrze Ziemi Chełmskiej, w Chełmskim Domu Kultury. Jak zawsze przygotowujemy spektakle, które realizujemy z myślą, że widz będzie się dobrze bawił, przeżyje chwilę czegoś takiego pozytywnego w teatrze, na zewnątrz, poza teatrem. Czasami zdarzają się smutne rzeczy, czasami jest gorzej, a tutaj staramy się realizować spektakle, które oderwią widza od codziennej rzeczywistości. No Robert! Robert! Tak! A ten facet tam? Tak, tak. On się nazywa Rodny. Też na R. Zazwyczaj. Zdaje się, że jest tu kilku panów, których imię zaczyna się na R. No i co z tego? Twoje imię też zaczyna się na R, kiedy nie mówi się do ciebie, bo to jest bardzo popularne imię. Co to ma znaczyć weekend R? Biznes wykrzyknij! No bardzo mi się podoba przedstawienie. Zresztą jak zawsze chętnie oglądam przedstawienia Teatru Ziemi Chełmskiej. Zupełnie nie wiem, jak potoczą się dalsze losy naszych bohaterów. Myślę, że czeka nas jeszcze sporo dobrej zabawy. I bardzo trafnie dobrana sztuka, też jak zwykle. Także pozdrawiam i jestem pełna emocji. Co będzie dalej? Wróciłaś do tej strony i zaczęłaś znowu mówić ten sam, jedno zdanie. Tak. Myślę, Boże, znowu mówię to samo. Ale się zasnęłam. To mamy taką scenę, panie, ale to jakoś tam... Ja przeżyłam chwilę grozy na scenie, że nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Weekend's Air to brawurowo zagrana komedia omyłek. Widzowie są ze sceny na scenę zaskakiwani zmianą akcji, zmianą myślenia bohaterów, którzy sami wpadają we własne pułapki. W trakcie realizacji Weekendu Ser przeżywaliśmy lepsze i gorsze chwile. Jednym z takich wyzwań, które stało przed nami, było to, że zmieniliśmy trochę koncepcję scenograficzną, to znaczy te cztery drzwi, które grają jakby w spektaklu, w scenariuszu są opisane jako pokoje na piętrze, więc teoretycznie ich nie widać. W naszej realizacji postawiliśmy je w głównym pomieszczeniu, w salonie, w którym odbywa się większa część akcji. I to było jakby największe wyzwanie, ogarnąć, w którą stronę nasi aktorzy mają się wybrać. Z nimi mieliśmy okazję współpracować przy trzecim spektaklu przez 3 miesiące. I stworzyliśmy właśnie Weekend.
ja też pomyliłem. Serio, jak taki Andrzej, emocjami, kurde, gwiazda. Myślę, że to za kosmos. Dobra, jak się ubierz w ciuchy. Przebierać się. Kontuzji dostałem, prawda? O, proszę, proszę, takie rzeczy się na scenie wyprawi. No i dziura, dziura, takie piękne spodnie, no. Proszę bardzo. Brawo! Ręce otwiera, bardzo. Ale będzie już wypełnić. Beniu, na ciebie! Na ciebie, Beniu, na twoją kartę. O, leży. Jeszcze jedną i wyszło! Brawo dla was! Ciężko się minie. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kolejne spektakle Teatru Ziemi Chełmskiej, które odbędą się niebawem. Zaprasza Bogusław Pyrski, reżyser.